Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj gościmy u Karola Czapskiego. To jest to samo gospodarstwo, gdzie niedawno pokazywałem galę, którą nazwałem Mistrzostwem Świata jak na ten rok. Dzisiaj dwa tematy. Do tej gali to jeszcze wrócimy z drugim tematem. A pierwszy to poprawa wybarwienia owoców. To jest, uwaga, alwa. Odmiana, której już w Polsce jest stosunkowo mało, ale mało jest szczególnie tych starych kwater, które były na silnych podkładkach, a jak widać, można zrobić odmianę alwę w sposób taki bardzo nowoczesny, bardzo intensywny. Proszę popatrzeć. Tu jest równowaga wzrostu. Wręcz bym powiedział nawet, że w przypadku tych drzew to jest przewaga owocowania nad wzrostem wegetatywnym, ale jabłka wszystkie dorosną do odpowiedniej wielkości. Zapraszam do tego odcinka. To jest kwatera czteroletnia. W 2020 roku była posadzona na wiosnę z drzewek typu Knipbaum, alwa na M9. I proszę Państwa, ona od początku jest prowadzona w taki sposób, żeby miała jak najwięcej pąków kwiatostanowych. No i to się Karolowi tutaj udało. Cięcie Karol robi tylko ręczne. Pytałem się, gdzie się uczyłeś cięcia. A on mówi, no trochę od ciebie, jak żeśmy tutaj dyskutowali i pokazywaliśmy sobie to cięcie. Trochę z internetu. No i tak więcej po własnym rozumie. No i proszę. To są efekty. Oczywiście są takie miejsca na dołku, gdzie jest troszeczkę mniej jabłek, bo no, przymrozki były i tam jest większa siła wzrostu, ale tam też jest piękne owocowanie. Ta alwa będzie jeszcze tu wisiała prawdopodobnie jakieś 2 tygodnie. Dlaczego? No bo jeszcze koloru nie ma. No i teraz odnośnie koloru. W tym roku pierwszy raz polecaliśmy taką mieszankę uniwersalną praktycznie dla wszystkich odmian. Haskon M10 w połączeniu z kalfomytem. Kalfomytu 2 litry na hektar, później dolewamy 2 litry Haskon M10. To co ważne, co podkreślam, robimy dużą ilość zimnej wody i ten zabieg najlepiej zrobić po południu, przed wieczorem, tak żeby jeszcze jabłka były ciepłe od słońca, a potem dostają właśnie szok. Duża ilość zimnej wody plus ten wapń, fosfor, potas, no i to ma się powolutku wchłaniać do rana i do rana ma być też cały czas wilgotność. Oczywiście w tej chwili bardzo nam już pomagają temperatury. Nie byłem przez weekend w gospodarstwie. Jak wczoraj wróciłem, spojrzałem na termometr, temperatura minimalna raptem plus 2,1 na wysokości tam 1,60 m. A więc zrobiły się naprawdę bardzo, bardzo zimne noce. To nam pomoże. Ale ta mieszanka kalfomyt plus haskon, już mogę teraz powiedzieć śmiało, sprawdziła się. Skąd to ta moja pewność? Bo już tydzień temu jeden z naszych klientów w Sadkowicach zebrał odmianę szampion i przesłał mi zdjęcia. Zrobił tę mieszankę haskon M10 plus kalfomyt. Gołym okiem widać, różnica jest znaczna. Przypominam, te jabłka, ten szampion był zebrany tydzień temu, a więc to jeszcze nie było tej mowy o takich jakichś tam zimnych nocach. No to dobrze. Proszę Państwa, myślę, że taka alwa jest godna pozazdroszczenia i przypominam, że to jest polska specjalność i możemy ją traktować jako taką polisę, bo spodziewamy się, że wcześniej czy później przyjdzie naprawdę taka ostra zima, która nam znowu posprząta jonagoldy, szampiony, gale, redcify. I co nam wtedy zostanie? No, między innymi alwa, która, ten polski wynalazek jest taki totalnie mrozodporny. A teraz proszę Państwa, druga część tematu. Przechodzimy do tej odmiany gala, tam gdzie już jest po zbiorach. Tam mamy inny temat do omówienia. Przeszliśmy na tą galę, którą już Państwu pokazywałem. Przypomnę, rok sadzenia 2020, tylko to były drzewka 7-miesięczne. I proszę Państwa, tu było w tym roku 50 ton z hektara
plus 3 tony przemysłu. W jabłku deserowym 85% jabłek wielkości powyżej 7,5 cm. A więc naprawdę super towar, pięknie wybarwiony. Proszę Państwa, co teraz po zbiorach? Oczywiście dwa tematy. Jeden to jest takie dokarmianie jesienne. Oczywiście zawsze cynk, bor, więc polecamy karier cynk, borogreen. Oczywiście na to jeszcze mamy troszeczkę czasu, ale im wcześniej podacie Państwo te pierwiastki, tym lepiej, ponieważ zarówno cynk, jak i bor to są pierwiastki, które dosyć powoli przemieszczają się w roślinie. A więc dajmy im czas, żeby roślina je zdążyła pobrać, zassać do siebie. Co jeszcze? Zawsze oprócz cynku i boru dokarmiamy tymi składnikami, których niedobory stwierdziliśmy w trakcie sezonu. Więc jeśli to był magnez albo jakieś mikroelementy, no to możemy jeszcze polecić w tym momencie na przykład Green Mix, czyli magnez z mikroelementami. Ale uwaga, bo czasami mamy takie objawy, tak jak tutaj, jakieś przeżółcenia na liściach. Czasami te przeżółcenia są tak silne, że wlewają się do środka pomiędzy nerwy i wtedy mówimy, a jeśli są chlorozy pomiędzy nerwami, to pewnie niedobór magnezu. Nie zawsze. Czasami to jest bardzo silny niedobór potasu. Niedobór potasu, specjalnie tu stanęliśmy, objawia się na początku tym, że same brzeszki liści robią się takie żółte. Dopiero później, jeśli tego potasu bardzo brakuje, to ta chloroza wlewa się do środka. I uwaga, to zawsze dotyczy tych najstarszych liści, gdzieś na dole pędu. Później na górze już jest wszystko zielone. Tak samo tutaj, urwałem kilka takich gałązek. Chlorozy tylko na dole. Tu, tak samo tu. Raz, dwa, trzy, cztery, czasem pięć liści, ale góra jest zielona. To jest niedobór potasu. Potas jest bardzo mobilny. Jeśli pęd rósł w górę i brakowało potasu, to został wycofany z tych starych dolnych liści i powędrował na górę. Dlatego tu są niedobory, a tu nie. Te niedobory mogły wynikać z tego, że rzeczywiście tego potasu w glebie brakuje. Mogły wynikać z tego, że go chwilowo brakowało. Mogły też wynikać z tego, że na przykład potasu jest w glebie dosyć dużo, ale został zablokowany przez nadmiar magnezu. Uwzględnijmy to. Przyjrzyjmy się naszym drzewom, zróbmy sobie analizy gleby i wtedy będziemy mądrzejsi, będziemy wiedzieli, co rzeczywiście jest potrzebne do zrobienia, a co nam się tylko wydaje. Bo to, że tu gdzie niegdzie takie lekkie przeżółcenia są, to nie znaczy, że od razu mamy robić bardzo silne dokarmianie potasem. To było tylko chwilowe pewnie, chwilowy niedobór potasu. Gdyby tego potasu brakowało, proszę Państwa, to przecież ta gala by nie wyrosła. Gala po prostu ma bardzo duże zapotrzebowanie na potas. No i teraz kolejny temat. Skoro jesteśmy w gali, po zbiorach, wiadomo, gala jest to odmiana bardzo wrażliwa na choroby kory i drewna. Przy czym w przypadku gali wiele tych uszkodzeń rakowych to są choroby spowodowane czynnikami grzybowymi. Patogenem jest grzyb, a nie bakteria. Więc typowe produkty miedziowe zazwyczaj bardzo dobrze działają na bakterie, dużo słabiej na grzyby. W przypadku gali polecam do zastosowania w tej chwili miedź mix, czyli akurat taki produkt, który jednocześnie bardzo dobrze działa przeciwko bakteriom, ale ogranicza też mocno rozwój tych chorób pochodzenia grzybowego. Miedź mix, przypominam, zalecana dawka to jest między 3 a 5 litrów na hektar. Niektórzy mówią mi tak, panie Zbyszku, ale tam na etykiecie jest 5, nawet do 8. Tak, ale to jest w okresie bezlistnym, na wiosnę. W tej chwili te 10-litrowe opakowania mają starczyć nam na maksymalnie 2,5 albo na 3 hektary. I tych dawek się na razie trzymajmy. Nie ma potrzeby robić w tej chwili, kiedy są liście,
takich bardzo, bardzo silnych dawek. Bo taka ogromna dawka miedzi będzie działała lekko podtruwająco na liście, a więc ograniczy nam w tym momencie fizjologię tej rośliny. A chcemy, żeby ta roślina w tej chwili jeszcze do samych mrozów bardzo intensywnie pracowała, no bo w tym momencie pracujemy na potencjał na rok następny. Nie tylko na kondycję drzewa, na jego odporność na mróz, ale również jakość pąków kwiatowych na rok następny. Więc przypominam jeszcze raz, miedź mix, dawka 3 do 5 litrów na hektar, czyli ta dziesiątka ma nam starczyć na 2 do 3 hektarów. No i na dzisiaj tyle. Dziękuję Państwu serdecznie. Zapraszam do następnych odcinków.